spotkanie ze sztuką i muzyką, czyli derby artystyczne w Chrzanowie. Kawiarenka artystyczna zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie to obcowanie z muzyką i sztuką, ale również podsumowanie trwającej od maja wystawy Niedopowiedziane – surrealizm i realizm magiczny. A wszystko to w ramach międzyregionalnego programu pod nazwą Derby Artystyczne. Ideą programu Derby Artystyczne w momencie, kiedy program powstawał, było to, żeby sztuka wychodziła do ludzi, ale również i ludzie integrowali się ze sztuką, integrowali się z artystami. Dlatego też wszystkie wystawy, jakie są realizowane od 2014 roku, celowo trafiają do miejsc, w których może nie zawsze w tych miejscach na co dzień wystawy są organizowane. No, biblioteka jest może przykładem miejsca kultury, w którym jednak robi się różne wydarzenia związane z kulturą, w tym również wystawy. Takie miejsca potwierdziły, że oglądalność wystaw i docieranie do ludzi, integracja sztuki z odbiorcami, artystów z odbiorcami jest jak najbardziej trafiona. Bardzo cieszę się, że pogoda nam dopisała, artyści wyszli do ludzi. Można spacerkiem przyjść z rodziną, z dzieciami, pooglądać. No, cały zachwyt tutaj swój można wyrazić. Podziękować przede wszystkim autorom, że to stworzyli, że użyli swoich środków wyrazu, które dają nam do pomyślenia i które nas zachwycają. Dzisiejszy dzień, dzień ze sztuką, dzień z artystami. Koniec, finisarz wystawy Niedopowiedziane, malarstwa surrealistycznego i realizmu magicznego. I przy tej okazji również mam zaszczyt wystawić swoje obrazy. Jednocześnie jako artyści wspólnie z mieszkańcami malujemy dzisiaj obraz o tematyce związanej z właśnie Chrzanowem. Niedziela to propozycja dla miłośników zespołu The Beatles, którzy mieli okazję spotkać się z dziennikarzem muzycznym, redaktorem Piotrem Metzem. W programie tego muzycznego wydarzenia znalazły się muzyczna Beatlesmania Story, krzyżówka z nagrodami, kino muzyczne. Miałeś okazję dzisiaj zobaczyć wystawę dość nietypową, surrealizm, realizm magiczny, taki trochę świat fantazy w pomieszaniu z rzeczywistością. Jakie są twoje refleksje po zobaczeniu tego typu prac, mając też skalę porównawczą z tym, co tworzono kiedyś? Wspomniałem już, że psychodelia to jest moja główna pasja i ten okres psychodeliczny w muzyce, za czym szła plastyka w okładkach płytowych i gdzieś jeszcze. Ja natychmiast zwróciłem uwagę na dwie prace pana Waldemara Borowskiego, inspirowane filozofią Indii, troszkę buddyzmem, trochę tą mistyką wschodnią, która wówczas tak przeniknęła do muzyki i popularnej, i jazzowej, i w zasadzie każdej. Wydaje mi się, że część tych prac mogłoby być okładkami płytowymi. Ja myślę, że podsumujemy tym, że w ogóle sztuka ma w sobie piękne, mistyczne przesłanie. Organizatorami międzyregionalnego programu pod nazwą Derby Artystyczne byli Centrum Art Plus w Krakowie, Biuro Programu Derby Artystyczne, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Formacja Producencka Grupa 21. Partnerem głównym przedsięwzięcia był Powiat Chrzanowski.